Była raz trójka przyjaciół, która mieszkała w gęstym lesie. Ale jeżeli dziwi was, jak to jest możliwe, to pozwólcie, że wam ich przedstawię. Byli to Muchomorek, który wraz ze swoją liczną rodziną zamieszkiwał pod Jałowcem, Świerczek, który rósł sobie na leśnej górce, oraz Brzozowy Listek, mieszkający w Brzezinie. Świerczek i Listek całymi dniami bardzo ciężko pracowali, bo wiecie na pewno, że drzewa, a przede wszystkim ich liście, odpowiedzialne są za czyste powietrze, którym oddychamy. Muchomorek zaś wraz ze swoją rodziną tkwił sobie pod tym Jałowcem i czerwieniał na cały las. Czasami przytruł jakąś muchę albo ślimaka, który nieostrożnie nadgryzł go, myląc z innym grzybkiem, ale poza tym jego dni mijały bardzo, bardzo leniwie. Natomiast nocami nasi przyjaciele spotykali się, aby przeżywać różne przygody. Musicie bowiem wiedzieć, że w lesie po zmroku dzieją się rzeczy niesamowite, a wszystkie drzewa, krzewy, grzyby i kwiaty, które całe dnie tkwią sobie grzecznie na miejscu, zaczynają wędrówki. Świerczek, Muchomorek i Listek wcale się pod tym względem od innych leśnych mieszkańców nie różnili i uwielbiali te nocne eskapady. Którejś nocy wybrali się do dolinki porośniętej gęsto paprociami. Bywali tam bardzo często i uwielbiali bawić się między nimi w chowanego. Ale tej nocy w paprociowej dolince był ktoś jeszcze. Otóż na jednym z krzaczków paproci kwitł piękny kwiatek. Tak niezwykły, że nasza trójka przyjaciół stanęła jak wryta. Kwiatek był malutki, ale widać go było z daleka, bo jego płatki jaśniały jakimś blaskiem niezwykłym. Jego pręciki zdawały się zrobione ze złota, a zapach rozsiewał tak czarowny, że Muchomorek niemal z miejsca się w nim zakochał. Przyjaciele podeszli nieśmiało do nowego kolegi i przywitali się. A kwiatek powiedział im tak: och, jakże się cieszę, że w końcu kogoś spotykam. Rosnę tutaj od bardzo niedawna i jestem strasznie samotny, ale paproć, na której rosnę, ostrzegła mnie, abym uważał na ludzi, bo oni, jak tylko mnie zobaczą, gotowi mnie zerwać i schować pod koszulą, nosić na szczęście w portfelu albo domagać się ode mnie spełnienia wszystkich swoich życzeń. To musi być bardzo straszne. Tylko cały ambaras w tym, że ja nie wiem nawet, jak ci ludzie wyglądają. Urodziłem się 3 noce temu, a jak tu wystrzegać się kogoś, kogo się w ogóle nie zna? Nasi przyjaciele obiecali kwiatu paproci pomóc, jako że dobrze znali ludzi, którzy za dnia często i gęsto po lesie się szwendali. Kwiatek, tą obietnicą najwyraźniej uspokojony, od razu poweselał i całą resztę nocy nasza czwórka spędziła na wesołej zabawie w chowanego oraz snuciu różnych opowieści. Od tej pory co noc Świerczek, Muchomorek i Listek Brzozowy spędzali w paprociowej dolince. Jako że kwiatek paproci cały czas nieśmiały i strachliwy jeszcze będąc, nie lubił opuszczać swojej paprotki. Aż pewnej nocy czerwcowej, kiedy zmierzali właśnie na spotkanie z kwiatem paproci, zatrzymał ich szelest starego dębu, obok którego przechodzili. A dąb staruszek, najmądrzejszy w całym lesie, powiedział im tak: strzeżcie się i strzeżcie kwiatu, bo oto zbliża się
noc świętojańska i ludzie w las wyruszą, aby kwiatu paproci szukać. Ale niektórzy już zawczasu las penetrować będą i szukać, czy któraś paproć nie zakwitła. Strzeżcie więc swego nowego przyjaciela, jeśli rozstać się z nim nie zechcecie. Zmarkotniała nasza trójka. Znali oni bowiem dobrze te ludzkie zwyczaje, że w noc świętojańską czy też sobótkową młodzież ludzka do lasu się wybiera i szuka kwiatu paproci, który im ponoć szczęście przynosi. Pośpieszyli więc do kwiatka i złe nowiny mu przekazali. Kwiatek przerażony zalał się migotliwymi łzami, ale muchomorek dzielnie powiedział mu tak. Nie martw się, kwiatku. Wymyślimy taką kryjówkę, że żaden człowiek nie znajdzie cię ani w tę noc świętojańską, ani nigdy. I uradziła nasza dzielna trójka, że póki nie wymyślą lepszej kryjówki, będą z całych sił dniami i nocami pilnować paprociowej dolinki i odwracać uwagę ludzi od małego, migoczącego kwiatka. Tak się też stało. Muchomorek sprowadził spod jałowca całą swoją rodzinę, a liczna ona była, i gęsto obsadzili paprociową dolinkę. Także wszyscy grzybiarze, którzy zapuszczali się w tamte tereny szukać borowików czy podgrzybków, natychmiast zawracali, widząc pole muchomorów. Świerczek zmówił się ze wszystkimi iglakami z całego lasu, bo byli to w końcu jego kuzyni. I co noc przesuwali się oni bliżej paprociowej dolinki, także w końcu otoczyli ją gęstym, kolącym murem. A listek brzozowy uprosił brzozę, na której mieszka. I ilekroć ludzie przechodzili obok niej, zmierzając przez brzezinę w kierunku paproci, brzoza smagała ich swoimi bitkami po oczach, nosach i ramionach, także zawracali jak niepyszni, byle tylko znaleźć się od niej jak najdalej. Cały czas jednak przemyśliwali nad tym, jakby tu lepszą skrytkę dla kwiatka wymyśleć. Z pomocą znowu przyszedł im stary dąb mędrzec, który przed samiutką nocą świętojańską powiedział im tak. Macie szczęście, bo w tym roku w noc świętojańską pełnia księżyca przypada. A kiedy te dwie okazje się zejdą, dzieją się w naszym lesie niezwykłe rzeczy. W naszym leśnym pagórku otwiera się wówczas przejście do groty głębokiej i przepastnej. W środku, co się znajduje, tego nie wie nikt. Ale jedno jest pewne. Kiedy grota się zamknie, nikt jej już nie otworzy. Jeśli kwiat paproci w niej schowacie, bezpiecznie będzie przed ludźmi ukryty. Przyjaciele ucieszyli się bardzo i natychmiast pośpieszyli do kwiatka, aby mu o szczęśliwym odkryciu oznajmić. Ale kiedy kwiatek wysłuchał nowin, zasmucił się bardzo. Ale jeżeli schowam się tam przed ludźmi, a grota otwiera się tylko kiedy pełnia księżyca podczas świętego Jana przypada, no to jak będę mógł się z wami bawić? Rzeczywiście. Nasi przyjaciele, myśląc tylko o tym, żeby ocalić kwiat paproci, nie pomyśleli, że kiedy tam się ukryje, nie będą mogli się już z nim bawić. Posmutniała cała czwórka, ale muchomorek z łezką w oku powiedział w końcu tak. Najważniejsze, abyś był bezpieczny, bo kiedy ludzie cię znajdą, a może tak się zdarzyć, to już nigdy cię nie zobaczymy. Ale
Kiedy znowu na świętego Jana przytrafi się pełnia księżyca, wtedy grota otworzy się i będziemy mogli całą noc bawić się wesoło. Była to jakaś pociecha, a poza tym lepszego wyjścia nie mieli. Tak więc uradzili, że zrobią, jak im dąb poradził. Kiedy noc świętojańska nastała, księżyc na niebo wzeszedł i jego twarz okrągła oświetliła pagórek leśny. Wówczas otwarło się przejście do groty podziemnej. Świerczek, muchomorek i listek ostrożnie weszli do środka, prowadząc za płatki drżący kwiatek paproci. Ale w grocie nie było nic strasznego, a wręcz przeciwnie. Wysłana ona była mięciutkim, zielonym mchem, na którym połyskiwały srebrzyste kropelki rosy. Było tam, o dziwo, jasno i bardzo przyjaźnie. Spędzili w tej grocie całą noc i tuż przed zachodem księżyca opuścili ją w te pędy, żegnając kwiatek ze łzami. Wracali do swoich domów z ciężkimi sercami, bo przykro im było, że od tej pory nie będą już się z kwiatkiem bawić. Ale cieszyli się również z tego, że ludzie, którzy na poszukiwania kwiatu paproci w las weszli, z niczym do domów wrócą i kiedy następnym razem pełnia księżyca podczas świętego Jana nastanie, pagórek się otworzy i znowu spotkają przyjaciela. Ale ku ich uciesze okazało się, że co miesiąc przy pełni księżyca, kiedy wejdą na ten pagórek, mogą z kwiatkiem porozmawiać, opowiedzieć mu swoje przygody i wysłuchać przygód, które kwiatek przeżywał pod ziemią, a były one naprawdę niezwykłe. Być może kiedyś, przy innej okazji, opowiem wam o nich. Ale tej historii to już koniec. Jeśli więc kiedyś, w noc świętojańską, na poszukiwania kwiatu paproci wyruszycie, pomyślcie również o świerczku, muchomorku i listku brzozowym. Trójce przyjaciół, która co miesiąc tak bardzo czeka na pełnię księżyca. Dziękuję za wysłuchanie 8 bajkodziejowej opowieści zrealizowanej w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. A jeśli znacie jakieś ciekawe miejsce, o którym mogłaby powstać kolejna opowieść, wyślijcie jego zdjęcie lub rysunek na adres bajkodzieje@gmail.com. Nie zapomnijcie o dołączeniu zgody na jego publikację podpisanej przez osobę pełnoletnią.